Kochanie, ale wiesz co, w ostatnim filmie nie powiedziałeś, co spartoliłeś. Miałeś się przyznać do czegoś. Nie. No co nie? Tak to się nie będziemy bawić, bo to wychodzi, że tylko zawsze ja jestem Zouza i zła w tym związku. No. Teraz nie wszyscy wiedzą, co zrobiłeś. Mam nadzieję, że od trzymania tego aparatu ci ręce urwie. No dobra. Słuchaj, nie, tak się nie będziemy bawić. Wracaj. Dobra, przyznaję się. Najpierw skasowałem wszystkie nasze filmy, jakie robiliśmy do tej pory. No dalej, słucham. Później zmieniał wiecie, opisy. Z każdych z filmów zmieniał opisy. Dobra, my się rozwijamy na YouTubie. No więc zaczął nam się psuć dysk twardy, bo mieliśmy przenośny. Nie polecam dysków przenośnych, wiecie, takich dostawianych na USB, bo można go uderzyć jak działa i on się bardzo szybko psuje. No i się taki dysk spierdzielił. I udało mi się w ostatnim momencie, właściwie w ostatnim, skopiować wszystkie dane. I kupiłem nowy dysk, mówię, no to mam znowuż dane, no to z jednego dysku skopiuję na dwa, żeby mieć zawsze kopię zapasową. No i jak tamten dysk formatowałem, a wiecie, ja się znam na komputerach, bo miałem kawiarenkę internetową i bla, bla, bla. I kuźwa, jakoś na szybko sformatowałem też tamten dysk. No, odzyskaliśmy oczywiście część filmów, chyba nie wszystkie, ale najważniejsze chyba są, tak nam się wydaje. No, nie wiem, ciężko powiedzieć, bo człowiek nie pamięta, bo to przejrzenia 5000 plików, tak? Dobrze mówię? No. Które jest pomieszane z naszymi wakacjami wszelakimi. Wiecie, tego jest multum, no i tak powoli to sortujemy, masakra. A później jeszcze takiego programu używałem, żeby w jednym momencie na przykład, bo nam tam pomaga w YouTubie, żeby ten film dobrze był jakoś pozycjonowany i tak dalej, żeby wiedzieć, co się robi. No to taka opcja jest, że można w jednym momencie zmienić wszystkie opisy. No i tak zmieniłem wszystkie opisy, że wywaliłem muzykę, wiecie, no prawa autorskie, to jest oczywista sprawa, nie chcemy przecież nikogo jakby oszukiwać. I wszystkie wywaliłem te prawa autorskie, które tam w trakcie robienia filmów i Klaudia biedna musiała szukać każdy jeden film po kolei, jakiej muzyki użyła. A ponieważ ja skasowałem również pliki, które nagrywaliśmy od produkcji tych filmów, to więc nie mogliśmy zobaczyć, co tam było. No powiem wam, że tak nakrochmaliłem. Oczywiście, no nakrochmalił, a Klaudia siedziała godzinami, dniami, szukała, no bo Klaudia to montuje, bo Klaudia wyszukuje muzykę. A ja psuję. A psuję. Tak szanuję moją pracę. No, PiS. PiS. Ja ci dam PiS. Tak ci się nazbierało przez... Do końca roku ci chyba tego nie wybaczę. A, przeżyję. Już to, co do końca roku, 2 miesiące już nie takie przeskrobałem, a było już to w marcu. A faktycznie, źle to oceniłam, nie, że nie wierzyłam. Ej, powiedziałaś PiS? Ale myślę, że jeszcze... Już wystarczy tej mojej twarzy. Ludzie już na pewno mają odruch wymiotny. Ja myślę, że zdążysz sobie nas naskrobać jeszcze. Wchodzisz w statyw. O, kończymy z tym odruchem wymiotnym. Popatrzcie na coś ładnego. Na kurki. Kurka, czemu ty tu uciekasz? Kurka, nie ma jeszcze 15. No. Zaraz się gdechą pogonię. Ja wiem, czy coś ładnego. Ciężko powiedzieć, że to coś ładnego no, jest, ale, czy nie. No właśnie, a ja o tobie mówiłem. Ha, o, dziękuję, jaki komplement. Podlizuję się, chcesz coś chyba? No, żeby... Weź sobie to sama, weź. Dobrze, a czemu ta blacha się wygina? Kto ją tak położył? Co za wiatr, baran? Wiatr. Tak. Wiatr, srak. Więc tutaj zrobiliśmy całe ocieplenie. To jest wata 10 dookoła. Teraz pójdzie na to folia, tak jak tutaj widzicie po lewej stronie. I takie płyty warstwowe. Zobaczcie, dookoła. Jakie to jest grube. I wiecie, no to jest, no, ma 10 cm, ale to jest chyba jak 20 cm, chyba to jest wełny albo i więcej. No i to są takie, myśmy kupili takie odpady od znajomych, tych płyt warstwowych. No widzicie, że są powycinane, ale ja to sobie wszystko pouzupełniam, bo mam całą masę takich różnych i pianką pouzupełniam i na to w późniejszym czasie pójdzie jakaś plastikowa taka ściana i metalowa, aluminiowa będzie podłoga. No i to będzie nasza mroźnia. Oczywiście dach też jest 10 ocieplony. No i tutaj będzie jeszcze właśnie ta płyta warstwowa od góry jako daszek leciała. No widzicie, to są takie składaki, jak Marcin akurat teraz trzyma. No. Większość takich była.
Ile tarczy tak sam, poszło? Tak samo podłoga, wiecie, była ze składaku. Widzieliście, że takie łaty, no ale łatę można zrobić, no kosztuje to roboty, ale powiedzmy coś, co kosztowałoby mi x tysięcy, będzie mi kosztowało może 600, 700, może 1000 zł. Pokażemy Wam całość w innym odcinku, jak to robiliśmy od podstaw, łącznie z fundamentem. Tutaj już, no, nie wiem, czy pokazywaliśmy tą podłogę. Nie, jeszcze nie. To tam macie cały budynek w takim razie, bo faktycznie fundament. Powiem Wam tak, jest to bardzo, stosunkowo bardzo tani budynek, jak na ogrzewany. Fakt, że no wiecie, trzeba szukać tanich dostawców. Niektórych rzeczy nie da rady, no trzeba po prostu kupić za tyle, ile są w hurtowniach. Ale jak na to, co tu powstaje, to nie są duże pieniądze tu włożone. Może to będzie 3000 zł kosztowało wszystko i będzie mroźnia. Nie mówię o agregacie i nie mówię o agregacie, co nie i specjalistycznych drzwiach, bo to są drogie rzeczy, to jest jakby inna para kaloszy. Ale cała reszta, no nie? Także chyba to nie jest dużo. Ty ględzisz. Także ja znowu za tobą idę. Ty powinnaś za mną chodzić. 5 kroków za mną i trzymać reklamówkę z pieniędzmi. Ale słuchaj, to nie jest islam tutaj. A, szkoda. No, wiem. Chcesz to się przenieść, bardzo cię ja proszę. Ja bym się przeniósł, ale nie mam za co. Kupię ci bilet w jedną stronę. O, proszę. I co ja z tym islamem tam później będę robił? No, nie wiem. Co oni będą ze mną robili? Ja wiem co, kamieniami we mnie rzucają. A nie, kamieniami to chrześcijanie rzucają. Tak. W ostatnim odcinku mówiliśmy, że to będzie to wydanie takie bardziej kontrowersyjne. Kłamaliśmy. No wiecie co, przez to, że Marcin, tak jak się wcześniej przyznał, po prostu wziął i pokasował filmy i na szybko musiałam coś montować poprzedni odcinek, więc poprzestawiliśmy kolejność. No, tak to wychodzi. Po prostu byli uczciwie. Uczciwie, przyznajemy się. I temat świąteczny, myśleliśmy, że to będzie taki... jest kontrowersyjny ale i jakoś, był. No, w miarę gładko nam przeszło, nie dostało nam się za dużej bury. Tak, ale wiecie, statystyki... Świetnie, że tyle osób nas zrozumiało, to naprawdę nas cieszy. Dziękujemy sobie Was, że dalej z nami jesteście, za mnóstwo pozytywnych komentarzy, za zrozumienie naszego spojrzenia. No i właśnie to miał niestety być tamten ten temat kontrowersyjny. Tematów kilka będziemy poruszać kontrowersyjnych, to się nie martwcie. Ale to może... Ale będziemy je robić znacznie rzadziej ze względów na... ilość czasu i jakby energii, jakie to pochłania i po tym, no jakby dotłumaczanie pewnych rzeczy i tak dalej. Nie chcielibyśmy być źle zrozumiani i ja staramy się no jakoś tak uczciwie do tematu podchodzić, tak, dlatego rzadziej. A dzisiaj, żeby Was tak za bardzo nie zanudzić, mam nadzieję, bo zrobimy taki obchód Czemu po naszym tańczysz? Gospodarstwie, no żeby właśnie było jakoś tak inaczej, no, aha. W ruchu. Obchód po naszym gospodarstwie. Nie pokażę Ci teraz, liter nie są ten. Są. No są, ale no dobrze, nieważne. Pomyśleliśmy sobie, że odniesiemy się do kilku Waszych komentarzy. Komentarze są, wiecie, tak jak mówiliśmy, uczymy się. Uważamy, że już zrobiliśmy błąd, bo pełno było fajnych komentarzy dużo wcześniej i jakby ich nie zapisywaliśmy, powoli będziemy się może cofać i o nich też opowiadać, bo chcielibyśmy jakąś taką stworzyć społeczność, jeśli by się dało, wiecie, ludzi, którzy rozumują podobnie, a rozumujemy podobnie z tego, co widzimy i tych ludzi, co widzimy. No wiadomo, że z nas ogląda znacznie więcej osób, a tylko niektórzy jakby podejmują chęć komentowania. Także też zapraszamy, żebyście od czasu do czasu, ja wiem, że to no, zajmuje czas i może nie każdy ma ochotę, ale poczytali innych ludzi komentarze, bo tak, dyskusje mogą się wywiązać. Fajne mogą się dyskusje, naprawdę jest Was znacznie więcej ciekawych ludzi wartościowych. I wartościowych niż może się wydawać, nie jesteśmy sami. I to jest fajne, no to tam właśnie ten kanał pokazał, że jakby no, dla nas mówiliśmy, że to jest deska B ratunku, w razie jakby tutaj nie wyszło, no to może coś z kanałem, ale poznaliśmy tyle ciekawych ludzi, że jesteśmy oszołomieni, no i tak, no fajnie, I no jesteśmy sami. Szczerością, chęcią pomocy, wsparciem, wyluzowaniem, zrozumieniem, podobnym myśleniem. Ale również, wiecie, pokazaniem, że możemy się w czymś mylić, ale tak. W sposób bardzo taki na poziomie nam się wydaje, że nie trzeba się poczuć obrażonym, tak, co nie w żaden sposób. Konstruktywna krytyka, pokazanie swojego spojrzenia w bardzo piękny sposób, tak nawiązując no. Właśnie do... Będziemy tutaj czytać kilka komentarzy, ale, co tam o, chcemy poczekaj, właśnie bo coś mi przyszło właśnie do głowy, wiesz co, odnośnie...
Poczekaj, ostatniego komentarza. Słuchajcie, przytoczymy, będziemy w ogóle mówić komentarze. Osoby, które jakby nie są wymienione i tak dalej, to nie znaczy, że my nie czytamy, nie, bo wiecie, że czytamy, wiecie, że każdemu odpowiadamy. Nie mówimy, że są jakieś gorsze czy lepsze komentarze, to nie o to chodzi. To jest o Małgorzaty Zygmunt komentarz. Uważam, że to, co znaczy pamiętać, bo trzeba znaleźć na to czas, ubrać się, wyjść z domu, zabrać znicz. To coś podobnego jak z teatrem. Zawsze można sztukę oglądać w telewizji. Jednak wyjście do teatru na spektakl to zupełnie co innego. Świetne, świetne podsumowanie właśnie możliwości niezgadzania się z pewnymi naszymi spostrzeżeniami. My nadal uważamy, że nie ma sensu wychodzić na cmentarz, ale po tym komentarzu zrozumieliśmy wreszcie, jak można do tego podchodzić i że faktycznie nie musi to być tak związane z wielką komercją, tak? I związane z jakimś, że to nie ma sensu, bo przecież dusze są wśród nas, bo są. Natomiast faktycznie jest to czas jakościowy poświęcony tylko danej specyficznej sprawie. I fajny tak. Komentarz i szacun za to. Może chodź, kochanie, przejdziemy dalej. Cześć, kochane, tęskniłyście za mną, nie było mnie przez 2 dni. Patrzcie, jak stara rzeczne, wygląda, jaka wypindziona. Do ludzi wyjeżdża. Chodź, tylko się nie potknij, pierdoło. Jeszcze prądem dostanę po odbycie. Ktoś, jedno pytanie, czy ktoś dostał kiedyś prądem po odbycie? Od pastucha? Ale wiesz co, ja nie wiem, czy jest włączony, kochanie. Chyba nie jest. Chyba nie jest. Bo raz mi spadło na ziemię i nic nie strzelało, to zakładam, że chyba nie jest. Dzień dobry. Cześć dziewczynki. Cześć Dolilanko, kochana. Moja kochana. Cześć. Tym wszystkim, bo żrą mikrofony, kable, żrą aparaty, liżą obiekty. No co, kurwa, mamuszki, kochanie. Kochanie, moje ty. Dobra. Komentarz od Słowianki. Życzę wam, abyście poznali imiona waszych dusz, jeśli jeszcze ich nie znacie. Potem podróże stają się jeszcze piękniejsze. Uczuć z tych podróży naszym językiem opisać się po prostu nie da. Tego trzeba zaznać. Jedyne, z czego sobie żartu nie robimy, to wiedza o naszym domu. Także, wiecie, to jest właściwie do nas napisane, natomiast tego samego życzymy wam wszystkim, bo mamy swoje imiona, te prawdziwe. I te wieczne. I jeśli ktoś ma możliwość i ktoś potrafi w ten sposób, są ćwiczenia i możliwości, żeby poznać swoje prawdziwe imiona. Od Arletki. Ja też wystrzegam wszelkich szczepień. Wiesz, my tam nic nie wiemy o szczepieniach, generalnie jesteśmy lekarzami i nic my nic, kompletnie. Nie wypowiadamy się na ten temat, prawda? Ale no wiecie, myślę, że to jest właśnie jeden z tematów kontrowersyjnych, których na razie no, nie będziemy poruszać, żebyśmy po prostu nasz kanał nie został zbanowany. Ale zastanówcie się już chociażby nad samym tym. Poruszanie tematu banuje kanał na przykład. Pomyślcie już na samym tym. No. Zresztą wiecie, co się z Pfizerem ostatnio dzieje. To nie jest nasz wymysł, to już jest w głównych mediach. W Stanach Zjednoczonych próbowali przepuścić ustawę, żeby przez 70 lat do danych ze szczepionki nie miał dostępu żaden naukowiec, lekarz, nikt. Rozumiecie? 70 lat. Zastanówcie się dlaczego. 70, a nie na przykład 5. Dobrze, chodź, przejdźmy dalej, kochani. Idziemy do lasu. Dobra, następny. Jarek Meksyk. To jest mieszanka tematów. Jarek Meksyk. Tylko starania i przygotowania paszy. Wiadomo, co człowiek zrobi. Swojego to wie, co ma za paszę, ale dodatki witaminowe, kurkuma i tak dalej wchodzą koszty. I teraz takie jajko powinno kosztować cena minimalna około 2 zł. Sztuka. Jakby człowiek pojechał na bazar, to chcieliby jajka za 70 groszy, bo myślą z 30 lat do tyłu ludzie, co nie wiedzą o hodowli, że myślą, że kurki dostaną wiaderko pszenicy i będą mieli jajka z samej pszenicy. Jest bardzo podobnie, jak Jarek napisał. No, my uważamy, że no, my sprzedajemy jajka po złotych 50 akurat. Jesteśmy zadowoleni z tej marży. Natomiast faktycznie jajka tego typu nie dajcie się nabrać, że ktoś wam mówi, że jajko wiejskie jest 70 groszy. Ono nie będzie pełnym takim jajkiem smakowo, witaminowo i tak dalej. Nie ma szans. Ja mam cały w Excelu program zrobiony,
strony wyliczyliśmy sobie koszt jajka, licząc każdą paszę, licząc naszą nieśność i powiem wam, że 70 groszy za jajko jest żartem. Także wszystko, co kupujecie za 70 groszy, no liczcie się z bardzo jakąś okrojoną jakością. Nie mam pojęcia. Ja zdaję sobie sprawę, że wielcy wytwórcy jajek kupują wszystko mocno hurtowo, więc pewnie mają tańsze ceny niż my, ale my też kupujemy hurtowo. Widzieliście, w beczkach kupujemy większej ilości, też tam jakieś mamy zniżki. No to przecież oni nie mają tego za darmo, no chyba że po prostu gdzieś to jakość leci. Karol Kurowski. Zastąpienie łubinu grochem wpływa w jakiś sposób na jakość paszy, czy niekoniecznie? Teoretycznie jedno i drugie to komponent białkowy. Bardzo słusznie. Natomiast w komponentach białkowych, z tego co my wiemy, są różne aminokwasy. I tu jest właśnie ten pies pogrzebany. Nam się wydaje, z tego co czytaliśmy i tam ten pan również, z którego czerpiemy wiedzę, pisał, że można zastąpywać łubin grochem. Natomiast, ponieważ jak jeszcze raz powiedzieliśmy, dla nas nie jest pasją wiedzenie wszystkiego o kurach i tak dalej, dla nas pasją jest gospodarstwo, ogólna wiedza, więc z pewnych osób kopiujemy na 100%, nie zastanawiając się, jaki aminokwas ma coś, bo to jest, no uważamy, to nie jest nasze hobby. Nasze hobby są całkiem inne i nie potrzebujemy tak jakby drastycznie i tak bardzo dużo wiedzieć o każdym jednym składniku i jaki dokładnie aminokwas jest w nim. Jest to biotechnologia, czy jak to się nazywa, żywieniowa. To jest, i to jeszcze trzeba, specjalizacja pewnie właśnie drób. Jest to za duże dla nas i nie próbujemy tego przeskoczyć. Czyli my kopiujemy tak, jak ktoś powiedział i kogo to jest pasja. Natomiast wydaje nam się, że groch też by zrobił robotę. Tomasz Jankowski. T-shirt nałożony na lewą stronę. No tak, to już kilka osób mi to pisało. Ja wiem, że to nazywa się abnegacją, natomiast według mnie jest to czysta wygoda. Ściągam koszulkę, jak jest na lewą stronę, już jest na prawą. Wkładam do pralki, wyciągam z pralki, wkładam na prawą, ściągam siebie brudną koszulkę, już jest na lewą. I takim, prawda, cyklami zakładam sobie koszulki. Kompletnie mnie to nie interesuje, jak mi widzą. Ja o sobie swoje zdanie mam, nikomu krzywdy nie robię. Mam nadzieję tym, że jestem abnegatem. Nie śmierdzę, uwierzcie mi na słowo. Powyżej 2 km na pewno mnie nie poczujecie. Kochanie, to może ja powinnam wypowiedzieć się na ten temat, czy ty śmierdzisz, czy nie. A to wiesz, ty, to nie tęczowa. Jest... Iskrzący. Iskrzący. To wychodzi na to, że ja o ciebie nie dbam, jak ty tak, wiesz, ściągasz koszulkę. Nie, ale nieprawda, kochanie. Dziękuję, że tak mówisz, ale to jest nieprawda, ponieważ to ja zakładam koszulki, nie ty. No tak. Wiecie co, no akurat w tym momencie nie mam miejsca nawet na deskę do prasowania, żeby tu się bawić takie rzeczy. Ale po co? Zresztą jesteśmy na farmie. Chociaż będąc już w mieście, nawet Marcin mi powiedział, po co ty się tak pocisz, składasz wszystko do półek i tak dalej, bo miałam trochę taką korbę, takiego fisia misia. Dobra, nieważne, odbiegam od tematu. Następny komentarz od Elżbiety Furman. Jest to komentarz odnośnie żywienia keto. Ma syna, który jest na tym żywieniu już od 1,5 roku i widzi dużo pozytywów, ale jest ciekawa innego podejścia. Elżbietko, jesteśmy, może to nie jest taka dieta keto do końca. My nie robimy głodówek. My nie robimy głodówek, my jesteśmy, raczej staramy się już jak najbardziej implementować dietę doktora Kwaśniewskiego. Nie jesteśmy tutaj żadnymi ekspertami, jesteśmy wręcz raczkującymi laikami w tej kwestii. Nie ukrywam, że mam książkę i po prostu są tam przepisy, trzymam się tych proporcji, ważę. Jak robię zakupy, to też się zastanawiam, jakie produkty brać, gdzie, żeby było jak najwięcej oczywiście tłuszczu, śmietany 30. Podrobów. Proszę? Jemy dużo podrobów. Jemy, tak, tak jak Marcin tutaj mi mówi, jemy dużo podrobów. To nie chodzi o to, żeby mięso jeść. W sumie w tej diecie najwięcej podrobów się je. One są najbardziej dla nas wartościowe, dla naszego mózgu. Jeżeli byście chciała coś więcej na ten temat dowiedzieć, wpisz sobie na YouTube dieta doktora Kwaśniewskiego. Książki są drogie, tak, warto tak samo by było. Jest pani Chocińska, tak. Bardzo mądra kobieta, też można sobie wpisać, ona też się wypowiada na ten temat. No, jest też kanał dla bardzo zaawansowanych,
My do tej pory właściwie nie wiemy, czy mamy go promować, czy nie, bo no, wiecie, on jest dla zaawansowanych i my też czasami się w nim jakby gubimy. Mamy po prostu osobę, która nam bardzo pomaga to wszystko zrozumieć i potężna chwała jej za to, ale wiecie, to już jest dla osób, które jakby nie są w trakcie czytania, tylko które przeczytały już kilkakrotnie książkę, tak, i które dobrze się zapoznają po prostu z samą tą literaturą. Nie ukrywam, czytam... Jeśli macie na to ochotę, oczywiście kanał Tak, podam, czytam tą książkę doktora Kwaśniewskiego już chyba drugi raz z kolei, bo wiecie co, to trzeba sobie po prostu zapamiętać, zakodować pewne rzeczy. Najlepiej by było nawet, myślę, żeby pisać po prostu na jakiejś takiej tablicy, po prostu te wszystkie poprosy, żeby pamiętać, żeby nie wracać za każdym razem. Są programy, wiesz, tylko musimy właśnie się za nie zabrać. Albo za te programy się zabrać. No. Może się wybiorę na szkolenie do pani Chocińskiej w styczniu. Nie może, tylko masz jechać. Miałaś jechać w listopadzie. Tak, dobrze, nieważne. Elżbietko, poczytaj po prostu, pogoogluj sama. Warto. Naprawdę my warto. Jesteśmy za. Na razie się czujemy dobrze. Mamy masę osób, które też komentarze piszą. Właśnie dlatego to również zachęcamy was do czytania, bo ludzie wiedzą. I wiecie, i po co wyważać otwarte drzwi, jak wystarczy po prostu być bardziej dociekliwym. Ja wiem, że to zajmuje czas, ale pamiętajcie, albo poświęcicie czas waszemu zdrowiu, albo będziecie wpierdzielać tableteczki i brać szczepawki z efektem wiadomym. Dlatego też no, my nie jesteśmy, nie ukrywamy żadne wege, nigdy nie byliśmy. Ja lubiłam warzywka, nie, zawsze próbowałam Marcinowi coś tam implementować, a jednak się potem źle czuł. No nie, ja zawsze lubiłem. Popełniałam zasadniczy błąd. To było kilka lat temu, jak jeszcze byliśmy w Anglii. Klaudia wymyślała jakieś brokuły na taki, a nie inny sposób. Marcin już po prostu zastrajkował i trzasnął kiedyś rękoma osób, powiedział dość. No, schabowego mi daj. Chciał schabowego, chciał świnki. A ja byłam przeciwniczką, bo wydawało mi się wtedy, na tamten czas, że po prostu, no jak, bo no jest piramida przecież żywieniowa, na większą proporcję powinniśmy właśnie warzyw jeść, syrki, tryki, zdrowych, nienasyconych, tłuszczów zamiast nasyconych. A nasze jest dokładnie na odwrót. Wszystko odwrotnie. I mało tego, powiem wam, ale że ta dieta jest tania. Musisz sama zrobić swój research. My nie jesteśmy ekspertami. Słuchajcie, generalnie my wypowiadamy swoje własne opinie, ale pamiętajcie, one są... powodowane, znaczy one powstały podczas jakichś tam naszych badań, czytania książek. Wy nie musicie się z tym zgadzać, róbcie wszystko swoje, myślcie sami za siebie, nie dawajcie się wkręcać nam ani innym. Pamiętajcie, że no dobrze jest po prostu sprawdzać i mieć jakąś taką zdrową dozę krytyki. No, oprócz oczywiście tego, że Bóg jest wielki, Bóg jest kochany, to nie możecie krytykować, bo normalnie przyjadę do was i pamiętajcie, wiem, gdzie mieszkacie. I nie jesteśmy żadnymi zoofilami. I nie jesteśmy zoofilami. To, że się całujemy z kozami i owcami, wara. Nie znaleźliśmy jeszcze tego komentarza, no, ale dokładnie. Ktoś stwierdził, że jestem zoofilem i to jest obleśne. A co, z psami się nie całujecie? No. I kotami? Nie. O Jezu. Mega nam zrobił humor ten komentarz. Emilia Szydełko, Paweł, zapytanie i wiele jeszcze innych osób. Miało do nas takie, czy my sprzedajemy wysyłkowo. Słuchajcie, nie sprzedajemy wysyłkowo. My zastanawialiśmy się, może w zimie, jakby ktoś bardzo chciał, jakieś dla dziecka chorego potrzebował, króliczka czy coś. Jest to dodatkowy i dla nas problem, i dla was koszt. Na razie nie. Może kiedyś, jest to jakaś podpowiedź, ale na razie my mamy wszystkiego dużo za mało i nasi klienci po prostu... My nie jesteśmy w stanie zapewnić ilości, jaką nasi klienci potrzebują, więc no, na razie odpada. Może za rok, jak będziemy troszkę więksi, ale dziękuję, że pytacie. No, i że wiele osób wyrażałoby chęć właśnie kupowania od nas. Szukajcie, nasza podpowiedź, szukajcie lokalnych gospodarzy. Pytania, jakie macie zadawać, bo jest bardzo proste. Proszę pokazać, jak są trzymane zwierzęta, czym pan karmi. Nie sugerować się, nie opowiadać, jakby nie wprowadzać w dyskusję, bo ktoś tam przy ziemi coś powiedział. Dajcie sobie z tym spokój, myśmy też to próbowali. To nigdy nie wyjdzie ze starym gospodarzem. Ale uwierzcie mi, są wśród was tacy ludzie jak my, którzy próbują etyczną żywność produkować, no najlepiej jak potrafią, co nie? Także taka porada.
Emilia Szydełko również chętnie obejrzy filmik odnośnie jedzenia lub niejedzenia mięsa. Jakie macie poglądy w tej sprawie? No oczywiście, że trzeba jeść zwierzęta. Zwierzęta za nas robią ciężką robotę, przetwarzając rzeczy w tym momencie dla nas, wiemy, dużo bardziej ciężko strawne, a my z nich wyciągamy to, co najlepsze. Pożywienie. Pożywienie. I dla nas jest to znacznie łatwiejsza forma. To tak jakbyście, nie wiem, musieli zjeść kilogram trawy, żeby wyciągnąć bateryjkę energii, a my zjemy na przykład, nie wiem, 100 gram mięska czy tam podrobów i mamy 500 baterii. Rozumiecie, kondensat energetyczny jest znacznie lepszy ze zwierząt, a szczególnie z podrobów wszelkiego rodzaju tłuszczy. Także to jest nasze zdanie. Jeśli chodzi o jakąś moralną formę, bo może o to też pytałaś, żyjemy na świecie, na kim żyjemy. Zjadaliśmy zwierzęta. Ktoś powiedział, że nasze przednie zęby nie są od szarpania zwierząt. Oczywiście, ale mamy również kły. Wszystko można, wiecie, nagiąć pod teorię. Wege jest najzdrowsze, jedzmy tylko robaki. My nie polecamy i jakby w waszym zdrowiu w pewnym momencie to wyjdzie lub nie. No, oby wszyscy osoby wegetariańskie, wegańskie były zdrowe. Tak jak są optymalne. Tak, ale nie jesteś w stanie z warzyw wyciągnąć witaminy B12, ponieważ nigdzie indziej nie znajdziesz, tylko w mięsie. Na przykład krawia to dużo bardziej. Jeżeli oczywiście jesteście wegetarianami, no bardzo proszę, ale musicie no, na pewno się suplementować sztucznie jakimiś witaminami. I pamiętajcie, kochani, dlatego trzeba rozsądnie, wkręcacie się w modę ekologów, jako ludzi, którzy nagle się pokazali w dzisiejszych czasach, wróżą nam koniec świata i to rychły. Wkręcacie się pewne w mody, jak światem jedliśmy mięso. Mięsa nie jedli ludzie biedni. Oni nie żyli długo, królowie żyli długo. I wy sami jak zwykle dochodźcie do pewnych wniosków. Nie namawiamy, macie swoje głowy, etyką się kierujecie. Bomba, ale pamiętajcie, ta etyka to jest później wasze zdrowie i ładowanie waszych ciężko zarobionych pieniędzy, czyli waszego czasu, ładowanie korporacjom za leki, które wam sprzedadzą. Kochanie, ale mamy przecież znajomych, którzy są wegetarianami i no jednak borykają się z dolegliwościami. Ciągle ich coś tam boli. Jak nie w krzyżu łamie, to stawy. Tak, tak. No, nie znamy wszystkich wegetarian, ani może to jest zły balans, bo zaraz powiecie, bo nie balansują. Oczywiście. Nie wchodzimy to jest... w to. My poszliśmy drogą na skróty. Uważamy tak, jak uważamy. Na pewno są inne drogi, na pewno są lepsze. My ich nie znamy i tyle. I tyle. No i co do mięsa. Patrzcie też na jakość. Można zjeść kurczaka z supermarketu za 10 zł, no i można zjeść kurczaka, wiecie, jakiegoś tam swojskiego i można zjeść od gospodarza. No, polecamy jakby wydać te pieniążki, kupić sobie 3 kurczaczki i zjeść po udku z każdego, powąchać, zjeść po udku z każdego i zobaczycie, jak długo na przykład będzie was trzymało udko, nie wiem, z tańszej firmy, a udko od gospodarza. No i sami się zdziwicie. No. Są po prostu produkty, owszem, droższe, ale też bardziej odżywcze, które mają więcej czasu, żeby dorosnąć, są lepiej karmione, są na wybiegach. Arleta, podziwiam za odwagę pokazać takiego królika. To takie niemodne. Obrońcy zwierząt skacząc z mostów. No moja odpowiedź była prosta. No oby mosty okazały się wysokie. wiem, jestem potwornie złośliwy. Ale oni też są, nie dają oddychać i to jest rzecz, która nas kompletnie i nie wyprowadza z równowagi, to bym za dużo im dodał jakby siły, ale irytuje nas, że ktoś własnymi poglądami próbuje zabić czyjeś inne poglądy, nie daje miejsca na oddychanie. Jedźcie sobie, nie mordujcie sobie zwierząt, liście sobie, całujcie sobie króliczki, proszę was bardzo. Idźcie, kupujcie sobie króliczki, sterylizujcie je za 150 zł, leczcie je u lekarzy i dajcie im żyć. Świetnie, no naprawdę gratuluję. Przy czym chciałbym zwrócić uwagę, że w Afryce ludzie głodują, kiedy wy na takie bzdury wydajecie pieniądze. Cieszysz, za późno. Wiem, zabija się. Wiecie co, nie zdążyłem włączyć, a prawie się...
O, no najlepsze ujęcie dzisiaj. Ty, uważaj. A tak a propos królików, Marcin jeszcze do mnie powiedział, a może zrobimy taki odcinek, że pokażemy cały proces przygotowywania tego królika. Ja się za głowę złapałam, mówię, Marcin, co ty? Po prostu, wiesz, będą tu pod bramą stali i granaty będą nam rzucać, lepiej nie. Skąd, wiecie, skąd w nas się wzięła nagle taka delikatność? No, otóż to, z głównego ścieku. No to tak jak już wiecie, nasz pogląd właśnie na temat mięska i warzyw. Warzywka oczywiście jemy, ale w dużo mniejszej proporcji. I będę miała warzywniak. Czy chcesz, czy nie chcesz, zrobię go sobie. Mnie nie wmiesza, nie wmieszywuj w te morderstwo tych roślin, przecież one też czują. Dobrze, dobrze, dobrze. Kosztorys takiej paszy za kilogram ile wychodzi? No i Marcin myślę, że bardzo, znaczy Marcin, zrobiliśmy dość szczegółowy, tak mi się wydaje, odcinek na temat paszy. Ciężko, słuchajcie, nam tutaj się odnieść, ile by w danym rejonie ta pasza kosztowała. Musicie to uwzględnić, że w Małopolsce czy na Dolnym Śląsku jednak te ceny się troszeczkę wahają. Dlatego no, myślę, że jest bardzo proste tutaj wyliczyć. Sprawdźcie, ile kosztuje u Was tona kukurydzy, tona pszenicy, owsa i tak dalej. Pododawajcie sobie, podzielcie odpowiednio na proporcje. Przecież mówiliśmy, ile czego trzeba dodać i wtedy Wam będzie. No, zróbcie w Excelu takie małą rozpiskę. Nie jest to jakaś chyba pamiętajcie duża do czego, filozofia. Pamiętajcie, do czego my cały czas wszystkich zachęcamy. Myślcie za samych siebie. My coś podaliśmy. Przecież wiecie, no my nie jesteśmy, no, wy nas aż tak dobrze nie znacie, jak my wam truciznę dla kur podaliśmy. No, no oczywiście nie, ale wiecie, no sprawdzajcie pewne rzeczy. Wykażcie się odrobiną jakby chęci w poszukiwaniu. Zróbcie swoją matematykę i wtedy jak włożycie w to trochę pracy, jakby też poczujecie bardziej, czy warto, czy nie warto. No, pasza jest dobra, pasza ma dużą, to nie jest siema, pasza ma dużą wydajność, pasza również jest tania już dla tych, co nie chcą tego robić, jest znacznie tańsza niż sklepowa. Natomiast mimo, że mamy w Excelu pliki porobione, że ja tylko wpisuję za ile co kupuję i mi wychodzi koszt jajka, marża i tak dalej i wszystko, no nie wiemy, czy czujemy potrzeby dzielenia się tak do końca. Ale to nie chodzi o dzielenie, kochanie, to jest bardzo ciężko do powiedzenia. My też znaczy wiesz, pewnie by chcieli plik w Excelu tak. Z pełnym wyliczeniem, żebyście tylko kwoty wpisywali, no i pewnie z drobną instrukcją, jak używać tego pliku. Ale zwróć uwagę, no też nie chcemy rzucać słów na wiatr, bo wiemy, że nieraz nas łapiecie za słowa w poszczególnych filmach. I bardzo dobrze. Dlatego to nie możemy wam po prostu podać konkretnej kwoty. Musicie to niestety sami zrobić. Tak jest. Dobrze, nieważne. Tutaj Piąteczka czytała ze mną jeden komentarz, kochanie. Tutaj Piąteczka czytała ze mną jeden komentarz od Dominika Ochal. Dominik, tak się zastanawiam, jak można rozbudować Wasz kanał i zauważyłem, że Damian Olszewski, praktycznie o pieniądzach, to jest tytuł kanału, jaki finansowego. Prowadzi. Zawsze prosi ludzi o komentarze, to jest, zadaje pytanie, a Wy jak myślicie, czy X jest lepsze od Y? Koniecznie zostaw komentarz o tym, jak myślisz. Damian, my się uczymy, jesteśmy tak jakby no, świeżymi youtuberami. Jak zauważyłeś, nie wiem, czy przeglądałeś inne nasze filmy, nigdy, nie pchaj mnie, nigdy nie staramy się o nic prosić. Wydaje nam się, że jest to dość oczywiste, jak oglądacie nas, jeżeli lubicie, dajecie łapkę w górę. Lub piszecie komentarz, lub czekacie. Lub szerujecie, udostępniacie film, piszecie komentarz. W opisie również mamy opis właśnie jakby krok po kroku, co można zrobić, łącznie z jakby pomocą naszej gospodarce finansowej. I wiecie, jakby zwracamy się przecież do ludzi świadomych i myślących i traktujemy Was na poziomie, tak jak Wy nas widać traktujecie na poziomie. No tak, i dlatego jest to dość sprytny zabieg taki psychologiczny. Oczywiście tak, to jest zabieg. Rozumiem, żeby zaangażować Was, widzów, po prostu we współpracę z nami, żebyśmy dalej byli na bieżąco i oczywiście my jesteśmy bardzo ciekawi, co Wy o tym myślicie. Widzicie, odpowiadamy co na wszystkie komentarze. Niektórzy właśnie piszą nam komentarze, za to bardzo dziękujemy, jesteśmy wdzięczni. Przez to oczywiście te nasze statystyki jakoś tam
powodują, że jesteśmy bardziej wyszukiwani w przeglądarce Google czy na YouTubie. No tylko tak jak mówię, no cenimy Was, myślimy, że jesteście osobami myślącymi i jak już poruszacie się na YouTubie, wiecie co robić. A jak nie wiecie, to... No właśnie. No wiecie, no jakby to... Teraz błaznowałam, jak mi też ostatnio nam ktoś powiedział, czemu my tak błaznujemy. Bo błaznujemy i nic z tego i tak nie będziecie mieli. No dobrze. Wie pan... To jest nasza sprawa, czy będziemy mieć, czy tak, nie będziemy panie mieć. Panie kochany, my mamy siebie przede wszystkim i już pan nie trafił. No. A cała reszta jest pana... To, co pan zobaczył, jest bardzo, bardzo małym i płytkim... Nie płytkim, ale bardzo, bardzo małym skrawkiem naszego życia. I także jakby zobaczyć kawałek nas, że błaznujemy... Zresztą wy wiecie. Dokładnie. Lubimy błaznować, ale lubimy być śmieszni, no dobrze, lubimy jak się cieszycie, bo to jest dobra energia. A gdzie jest król? Co? Bo powinien być król, jak jest błazen, tak? No właśnie. Ojejcie, nie pękajcie. Dobra, idziemy gdzieś indziej. Widzicie nas dzisiaj osobno, ale niestety jedna osoba musi kamerę trzymać. Chyba, że chcecie się zatrudnić na trzymanie kamery. Zapraszamy. Paulina Żelisko. Czołem narodowej Wielkiej Polsce. Polsko ponad wszystko, teraz i zawsze. Zdajecie sobie sprawę, co już na ten temat myślimy, bo nas znacie. Moja odpowiedź jakby na to, co było napisane przez Paulinkę. Moja odpowiedź na to była taka. Czołem ludziom dobrym, którzy potrafią kochać. Bóg ponad wszystko, teraz i zawsze. Taka jest nasza odpowiedź na to, co było napisane. Uważamy, że narodowość jest to następny konspekt wrzucony nam w głowę po to, żebyśmy nienawidzili tego, co nie jest w naszej narodowości. A pamiętaj, Czech też ma narodowość, Rosjanin ma też narodowość i oni wszyscy jakoś dziwnie się pompują tymi granicami. Dla nas liczy się człowiek i kim jest i co sobą reprezentuje. Absolutnie nie mamy żadnych problemów z wyborami religijnymi, seksualnymi, rasowymi. Jest to dla nas nieznaczące w żaden sposób. Natomiast znaczące jest, co sobą reprezentujesz, jakim jesteś człowiekiem. No i tak bym to powiedział. Stan Lake, jestem ciekaw Waszego zdania na temat prepersów. Na przykład taki świętej pamięci Adolf Kudliński, możecie zrobić o tym odcinek. Możemy zrobić o tym odcinek, myślę, że kiedyś zrobimy. Na razie możemy w skrócie powiedzieć, znamy Adolfa Kudlińskiego, czy znaliśmy. Nie osobiście oczywiście, jakby z jego programów. Uważamy, że piękny człowiek starszej daty niesamowicie się adoptował do dzisiejszej rzeczywistości. Myślimy, że w pewnych momentach galopował, jakby za daleko posuwał swoje teorie. Natomiast niesamowita wiedza, wspaniały człowiek, wielka szkoda, że odszedł. Sami prepersi, znowuż, my też jesteśmy poniekąd prepersami. Jakby szykujemy, myślimy, że czasy nadchodzące będą znacząco trudniejsze niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni i które znamy. Uważamy, że najlepszym wydatkiem teraz pieniężnym jest zamrażarka i troszeczkę jakby zapasów jedzenia na półce. Nie mówimy o jakichś, wiecie, ekstremalnych, na ekstremalne rzeczy nikt się nie przygotuje. Nie boimy sami się wojny, nie boimy sami się jakby wydarzeń, które mogą się stać, ponieważ no i co z tego? Znacie nasze zdanie na temat życia i jakby... No i co? To się stanie. I tyle. Nie można się na wszystko zabezpieczyć, natomiast w ogóle zdroworozsądkowo jest, uważamy, mieć jakieś zabezpieczenia. Zapałki, świeczki, latarki, baterie, może jakiś malutki akumulator, wiecie, agregat, nie wiem, zamrażarkę. Na ile możecie mieć coś takiego w domu, to miejcie i wszystko. No uważamy, że nie ma nic z tym złego. Nie będziecie musieli przynajmniej do sklepu, i tak zjecie, a nie będziecie musieli do sklepu latać co 2 dni, a będziecie raz na tydzień, co zaoszczędzi na przykład Wam paliwka i środowisku tych wyziewów. Także prepersom tak, pod warunkiem, że są dobrymi ludźmi.
jak zwykle. Mieliśmy tutaj takie sugestie, komentarze odnośnie przyróbki oburki, którą mamy teraz w tym momencie dla kózek. Wiemy, że fundament jest, no mówiliśmy, jest to tymczasowe. Zrobiłam już wykop pod taką oburkę, która już tam będzie krowa i zdajemy sobie sprawę, że tam musi być wylewka, tam normalnie musi być beton. I dziękujemy za podpowiedź. Chcemy oczywiście, żeby po prostu te drzwi były na taką szerokość, te łyżki tak mi się wydaje, nie wiem, dobrze mówię, tak, Marcin? Traktorka. Traktorka, że po prostu podjedziemy i już nie będziemy, tak jak widzieliście, szuflować, tylko wjedziemy, jakoś to zepchniemy i żeby to na łyżkę nabierać, wiadomo, żeby zaoszczędzić sobie pleców na przyszłość. No tak jak wspominałam, no to jest taki projekt, myślę, że na przyszły rok, mam nadzieję, nam się to uda, bo Marcin męczy z krową, a ja znowu już mówię, że no nie, chciałabym być przygotowana bardziej, bo widzę, że jakie błędy niektóre popełniliśmy, że jest dużo zwierząt, ile to po prostu wszystko zajmuje czasu zrobienie, jakie infrastruktura jest potrzebna, a nam sił nie starcza. Nie mamy tylko dwie ręce, albo powiedzmy dwie i pół, moje pół, Marcina te dwie. No ja bym powiedział dokładnie na odwrót, że Klaudii trzy, a moje jedna. Tak? Mam ADHD i cię gonię, no ale jednak no ty stawiałeś tą oporę, ja ci jednak deski nosiłam i pomagałam, więc no to nie można. Klaudia jest ciężko pracującą starszą panią. Starszą panią, ale ci walnę zaraz. Starsza pani? Zaraz zobaczysz, jak dostaniesz z pracy tutaj, ja ją nastawię do kamery. Mamy jednego tutaj fana, tak mogę powiedzieć. Dlaczego tak mówię? Bo tak napisał taki komentarz. Oglądam was od kilku dni, skaczę po różnych odcinkach, wkręciłem się jak kornik w drewno. Cholernie zrobił nam ten komentarz dzień. No lałam, jak to czytałam, naprawdę. Bardzo fajny. Nick JFR. Jezu, zimno się robi, kochanie. Bo tu wieje jeszcze. Wiem. Dziękujemy ludziom wolnej woli, w którym głowa się jeszcze nie pierdoli. O Jezu, i znowu się zaczyna. Nie maltretuj mi tutaj kóz. Dawno jej nie maltretowałem. Nie bij jej. Rybaki to ciężkie. Ile ona waży? Nie wiem, ale z dwie dychy waży na pewno 25. To jest koza kuleczka. Koza kuleczka jest najfajniejszą kozą ze wszystkich kóz. Tak, to jest nasz pieszczoszek. To jest nasz pieszczoszek. Nasz pieszczoszek. Koza Bella jest niegrzeczna zawsze. I wszystkie masakruje kozy. Chodź tu kozo Bello. Chodź tu kozo Bello. Ja myślę, że Bella, wiesz, dojrzewa. Już widzi, że może tutaj dowodzić całym stadem. Pozwala sobie dziewczyna. Weź sobie. Nie masz zegarka? Nie wiesz, która godzina jest? No. Ups. Chodźcie, korki. Chodźcie, gąski. Chodźcie. O, patrz, malutka wyszła. No mały wychodzą. Chodźcie. Uśmiech na twarzy, ludzie na was patrzą. Kurki. Ten. Chodźcie. Jest jako ona ładna. Conchita, ładnie się uśmiechnie. Ja jestem Conchitą, jesteś Conchitą. Oj. Chodźcie, kaczki. Chodźcie, kaczuszki. Nie ruszaj się, bo kaczuszki spłoszysz. Kaczki. Ty widziałeś, jak lecą? Ją? Odlatują do ciepłych krajów. Startują, zobacz. To tak dzisiaj było. Pokrótce troszeczkę wam poodpowiadaliśmy na komentarze. Myślę, że odpowiadaliśmy wcześniej, czasu. Ale skomentowaliśmy tak. Je jeszcze. Myślę, że będziemy takie częściej robić rzeczy, ale już jakby może bardziej na bieżąco, albo jak coś znajdziemy, no nie pomyśleliśmy o tym. Właśnie. Ale w następnym odcinku. Właśnie. To. Hit sezonu. Właśnie. No przestań sobie właśnie się powtarzać. Ale teraz mi naszło. Nie. Właśnie teraz mi naszło. Dobrze, właśnie. Co chciałam powiedzieć? W następnym odcinku... Hit sezonu. Cięcie. Wytnę cię, no. Sama się wytnij. Ciągnij. No. Teraz, no to ty teraz powiedz, co będzie w następnym odcinku, jak taki mądry jesteś. Właśnie.
następnym odcinku będzie rodzynek. Na to, na co czekaliście przez całe pełne 4 miesiące. Znaczy? Będzie coś o mnie. No, ty dziadu jeden cholerny. No, tylko o tobie i tobie. Widzicie, jaki to jest narcyz? No. Hello! Samo uwielbienie. Nie no, pomyśleliśmy sobie, że może opowiemy trochę o nas, tak. Czym się zajmowaliśmy wcześniej, bo wcześniej no, wspominaliśmy, że mieszkaliśmy w Anglii i tak dalej, ale tak pomyśleliśmy, że może bardziej rozwiniemy ten temat, jakie mieliśmy prace i tak dalej. No, dowiecie się więcej, to i owo. No, coś tam więcej od nas, skąd wszystkie te pomysły, znaczy no, ale to myślałem, że będzie... No mnie będzie to serial dużo. Około 150 będzie odcinków. Będzie bardzo dużo o Marcinku. Zresztą wiecie, jak się zranił tutaj, znaczy nie się, ja go zraniłam, to przeżywał to przez kolejne dwa odcinki. O, zobaczcie, jak wspominam teraz o tym, aż mi się ciepło robi na sercu. Dobra, już, olej dziadu. No, słuchaj, mam świadków, bijesz mnie. A ona mnie dźga nożem. No chodź tu. Jeszcze? No chodź tu, no podziękuj, no chodź tu. Ty, to co, poszedłeś po coś twardszego, tak? Bo było to za miękkie. Wiecie, ja przy niej nie czuję się jednak pewnie. O, ty dziadu cholerny. Dobra, widzicie, jak to się kończy, więc myślę, że kobietę już chyba... trzeba kochać, ale trzeba, słuchajcie, zawsze mieć na nią... No? Sposób. Ja mam kija. A co ty masz? Napisz w komentarzu. Ała!